Witam Państwa, nazywam się Jerzy Karwelis. Będę miał dzisiaj zaszczyt przedstawić Państwu najnowszy numer Tygodnika do Rzeczy. Publikuję tam swoje felietoniki o pandemii covidowej pod nazwą Dekameronki. Wzoruję się po prostu na podobnym zapisie, ponieważ Dekameron wiele, wiele lat temu też powstał w trakcie zarazy. Ja na ten pomysł wpadłem na samym początku pandemii, prowadzę od samego jego początku dziennik zarazy na swoim blogu i codziennie publikuję jeden wpis na temat dnia pandemii, który cały czas przeżywamy i być może dzięki temu było mi łatwo napisać ten artykuł do rzeczy dotyczący alfabetu pandemii. Jest taka anegdota, której dziennikarz pyta się opiekuna trawiastych kortów na Wimbledonie, skąd się wzięła tak cudowna trawa. I ten pan mówi, no to jest proste, po prostu codziennie kosi się rano trawę, potem się podlewa, wieczorem się też kosi i podlewa i tak przez 90 lat. W związku z tym, że mam już ponad 650 takich wpisów, bo tyle już z nimi minęło od początku pandemii, łatwo mi było znaleźć alfabet. Po prostu przeszukałem swojego bloga i znalazłem te najpopularniejsze słowa, które dotyczą tego słownika właściwie pandemicznego. Zobaczyłem tam dwie rzeczy, po prostu jedną, która pokazała, że dokonano pewnej dekonstrukcji istniejących pojęć. Na przykład choroba nie już jest traktowana w tej chwili jako rzecz, która eliminuje ciebie z kontaktem ze służbą zdrowia. Pojawiły się też nowe pojęcie, takie jak lockdown, kiedyś jeszcze nieznany, teraz wszyscy już wiedzą, co to jest. We wszystkich literach alfabetu próbowałem opisać charakterystykę i mechanizm pandemii, wzajemnie połączonych konsekwencji decyzji, głównie administracyjnych, ponieważ więcej zajmuje się ludźmi niż samym wirusem. Myślę, że ten artykuł pozwoli Państwu ogarnąć w miarę całość tego, co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię w Polsce. Byłem wydawcą, więc bardzo sobie cenię takie przypadki, a to jest taki właśnie teraz zachodzi, że mam do czynienia z bardzo takim tłustym, mięsistym numerem, w którym bardzo dużo jest fajnych artykułów, które z chęcią przeczytałem obok swojego. Może zaczniemy od tego, że Państwa zachęcić do lektury tekstu pana redaktora Warzechy o covidowym zawrocie głowy na podstawie fenomenu, który się wydarzył w Australii z Djokovicem. Redaktor dokonuje analizy i podziału różnych strategii covidowych, jeśli chodzi o państwa i głównie też wymienia, co jest rzadkie, interesariuszy tego, że ta pandemia może trwać dłużej niż sam wirus, ponieważ dużo osób i grup jest zainteresowanych w tym, żeby ona się tak szybko nie skończyła. Tu pan autor wymienił co najmniej kilka, takie jak Big Pharma, finanse, politycy, lekarze. Głównie tutaj chodzi też o kwestie wizerunkowe, ponieważ w tej chwili dochodzi do pewnego przełomu i zmiany narracji opowieści o COVID-zie. W związku z tym wiele osób brnie dalej i środowisk brnie dalej w tą starą narrację, chociaż fakty temu przeczą. Głównie dlatego, żeby obronić resztki swojej wiarygodności. Mamy też artykuł z pana Piotra Semki, który wraca w dobrej formie. Tutaj możemy przeczytać o naszych perypetiach geopolitycznych i próbie zrozumienia, dlaczego Niemcy zachowują się tak opornie w stosunku do pomocy do zagrożonej Ukrainy. Myślę, że wiele to nam pokazuje na temat naszej geopolitycznej sytuacji. Rafał Ziemkiewicz też wskazuje w swoim artykule Pegasus zamiast zjednoczenia na to, że opozycja znowuż kręci się w kółko, dlatego że z jednej strony namawia do zjednoczenia, a z drugiej strony głównie w wydaniu PO i Tuska przeczy temu, tym deklaracjom, sekując wszystkich innych pozaplatformianych polityków i zajmując się właściwie wewnętrznymi sprawami, takim jak w tej chwili powolutku staje się afera Pegasusa, która nie odzwierciedla w żadnej mierze zainteresowania społecznego tego rodzaju tematami. No też jest fajny artykuł Jakuba Wozińskiego na temat Nowego Ładu. Zaglądamy tam w artykule Demiurzy Chaosu za personalne kulisy Nowego Ładu, żeby zobaczyć,
kto jest autorem tego przedsięwzięcia i troszeczkę zobaczyć też, dlaczego on się tak toczy, jak się toczy w tej chwili. Łukasz Zboralski ma fajny artykuł też. Fakty kontra wiadomości. Jest to taka próba, która mi bardzo odpowiada, dlatego jestem, no może nie specjalistą, ale jestem zagorzałym analitykiem wojny polsko-polskiej i tutaj jest próba wyjaśnienia tego, czy symetryzm medialny jest możliwy. I opowiada tutaj autor o grupie ludzi, którzy szukają złotego środka, skacząc między faktami a wiadomościami. Wydaje się to bardzo trudna sztuka. Sam autor chyba padł trochę jej ofiarą, bo przeczytajmy, co wynika z jego prób. Pisze on na końcu: po trzydniowej dawce obu informacyjnych programów, które sugerują mi, że żyję jednocześnie we wspaniałym kraju oraz w najgorszym kraju, z najlepszym rządem dbającym o ludzi i najgorszym rządem, który nawet jeśli robi dobrze, to robi źle, sam poczułem się tak, jakbym coś wypił. Kręciło mi się w głowie. Więc wydaje mi się, że to takie są losy symetryzmu medialnego. Coraz trudniej nam jest znajdować złoty środek, wybierając różne media. Przez to one się uplemienniają, a ci, którzy nawet nie chcą skorzystać z obu wersji, medialnie się samo wykluczają. I jeśli chodzi już o media, no to nie sposób nie wspomnieć o artykule Konserwatyści kontra cenzura autora Pawła Zdziarskiego. Jest to analiza fenomenu cenzurowania mediów społecznościowych, które jest wykonana na podstawie relacji z tego, co się działo z działaniami, z tego, co się działo z profilem Konfederacji, który został zdjęty. Na podstawie tego zjawiska autor wyciąga dalekosiężne wnioski, że mamy do czynienia z cenzurą o wiele bardziej perfidną i ogarniającą, wszechogarniającą, niż to było za starych czasów, bo mamy tutaj do czynienia z działaniami opartymi o wysokie technologie, które jakoś okazało się, że nie bardzo lubią konserwatystów, natomiast wspierają lewaków. Jeszcze raz zachęcam do lektury tego, tak jak były wydawca, mogę stwierdzić obiektywnie, bardzo sążnistego wydania, wiele ciekawych artykułów, no i przede wszystkim polecam alfabet dotyczący pandemii, którego jestem autorem i mam nadzieję, że wiele rzeczy covidowych Państwu wyjaśnię. Miłej lektury.